Witamy serdecznie. Kolejny tydzień, kolejny czat. Dzisiaj naszym gościem jest wspaniała Paulina Przybysz, a.k.a. Pinawela. Nie wiem, jak się do ciebie zwracać. Wspaniała. Różnie możesz, wiesz, na przykład. Pina, Pinuś. Nie, lepiej nie. Jakby zaczęła wymieniać a.k.a. swoje, to można by skończyć czat właśnie tak. Tak, możemy przedłużyć jakby. A w roli prowadzącej ja, Aleksandra Rożej, wyjątkowo. Wspaniała. Również wspaniała. Kasia niestety się rozchorowała, nie mogła dotrzeć, ale miejmy nadzieję, że za tydzień już do nas wróci. Paulina, czy słyszałaś, że Amy Winehouse przyjeżdża do Polski? Nie. A pójdziesz na jej koncert w lipcu? Bardzo chętnie. A którego lipca? 30. W Bydgoszczy. Dlaczego w Bydgoszczy? No właśnie. A dlaczego nie w Warszawie? Może sama tam zagrasz, wiesz, obok Amy? Może ma kochanka w Bydgoszczy. Na pewno. Ale jest jakiś jeszcze artysta, którego koncertu nie widziałaś, a chciałabyś zobaczyć? Bo tak, wiem, właśnie. Że Erykę to na pewno widziałaś miliony razy. Właśnie teraz był Bilal w Londynie i chciałam pojechać i nie pojechałam. A kolega pojechał i mnie denerwuje, bo wrzuca filmiki i wywiady z nim. Nie pojechałaś, bo kupa roboty? Czy... Kupa roboty, tak. I to też, wiesz, to nie są te czasy, że człowiek tak, tak sobie samolot, hop-siup, buty po drodze se kupi. Nie. Bo jesteś już mamą, nie? Tak, tak. A powiedz, jesteś teraz bardzo zapracowana w związku z nową płytą? Troszkę, tak. Bardziej niż byłam. Szykuje się jakaś trasa, czy na razie... Trasa to jest bardzo duże słowo w dzisiejszych czasach. Są bardziej doraźne koncerty. Ale one się dzieją, więc to jest w sumie wspaniałe. A z tego co wiem, to równocześnie pracujesz nad jakimś drugim projektem. Na jakim etapie jest ten projekt? Drugim i trzecim. Ten drugi jest na etapie takim, że są już piosenki, tylko teraz cały myk polega na tym, że trzeba wszystkich chłopców naraz posadzić w pokoju i zamknąć ich tam na 4 do 7 dni. To tak jak podawanie antybiotyku i trzeba po prostu ich nie wypuszczać. A to jest strasznie ciężkie, bo oni są strasznie zajęci. Gdyż są wspaniali, ale to jakby no... Ciężka sprawa. A czy wśród tych chłopców to dobrze kojarzę, że Fox tam się pojawia? Nie. Nie? Bo tak skojarzyłam, że jakby wspierałaś jego swoim wokalem, więc... Nie, może... Fox wyprodukował jedną piosenkę na tą płytę tutaj, tą. Forest się nazywa ta piosenka, ponieważ spotkaliśmy się z Foxem przy okazji jego trasy koncertowej dotyczącej jego płyty, bo tam wokalistki po prostu rodziły, nie mogły, chorowały i ja po prostu jestem taką... nadwornym zastępcą kajaksu chyba, bo jak ktoś nie może, to mnie wysyłają, a to do Smolika, a to do Foxa i to mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię takie doraźne joby. Najfajniej im się śpiewało piosenki za Natalię Lubrano, która po prostu bardzo ładne linie robi. Paulina, słuchaj, Paulina. Jest pytanie? No, tutaj ponaglają mnie bardzo, bo jest kupę internautów już na czacie, żebym czytała. Oluś pyta, skąd pomysł na tytuł płyty i co ono oznacza? On jest hybrydą słów renaissance i soul. Tak jak przy pierwszej płycie była hybryda z suahili i soul też, to zawsze soul. Ja po prostu lubię to słowo. Uważam, że jest dobrze się sytuuje w mózgu. Ale też nie ukrywam, że się strasznie dużo słuchałam płyty The Renaissance, Q-Tipa i ten tytuł też mi jakby tak utknął i chciałam zawrzeć tego trochę. Chociaż z Q-Tipa ta płyta ma niedużo wspólnego chyba. Poza tytułem. A przy poprzednich płytach, płycie też tak się inspirowałaś innymi artystami? Przy poprzedniej płycie nie pamiętam już, co się działo wtedy. A kto wymyślał tytuły płyt Sisters? Sisters? To Jezus. A ją to Natalia wymyśliła. To na pewno można powiedzieć, bo ona była związana z tymi słowami. Znaczy, wstała rano i powiedziała, a ją.